Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Zapraszam na kolejny wykład. Czy wiek oświecenia, czy wiek XVIII był wiekiem rozumu? To jest temat dzisiejszego wykładu. Zazwyczaj ta epoka jest określana wzorem Francuzów jako siècle de lumière, czyli wiek świata. Wiek oświecenia, który wprowadził Europejczyków z epoki zabobonu i fanatyzmu do epoki postępu rozumu i oświecenia. Tak głosi utarta propaganda, która właściwie trwa od XVIII wieku, i jego, jej autorami byli właśnie ci, którzy przeszli do historii jako lefilozof, czy też właśnie oświeceniowi filozofowie, chociaż właściwie była to grupa bardzo uzdolnionych, aktywnych, płodnych publicystów. Publicystów religijnych, politycznych, ale jeżeli patrzeć na pisma takich twórców myśli oświeceniowej, zwłaszcza tego odgałęzienia francuskiego jak Voltaire czy Rousseau, no to mamy do czynienia nie z głębią filozoficzną w jakikolwiek sposób porównywalną do twórców wielkiej filozofii perenni, wieczystej filozofii. Tylko raczej właśnie ze zdolnymi poczytnymi budującymi wokół siebie także pewną sieć komunikacyjną publicystami, ale z pewnością wpływowymi, wpływowymi do tego stopnia, że jak sobie możemy przypomnieć, mniej więcej 20 lat temu, jak trwały prace w ramach tak zwanego konwentu europejskiego nad właśnie konstytucją dla Unii Europejskiej, ta grupa, której przewodniczył były prezydent Francji. Walerii Giscard d'Estaing, ona opublikowała taki projekt preambuły wstępu do tej konstytucji, w której to okazuje się, że jedynym tak naprawdę dziedzictwem kulturowym Europy, trwałym, to jest to, które zaczyna się wraz z wiekiem oświecenia. A więc była starożytność, potem od razu oświecenie, a pomiędzy nie było nic. I to pokazuje trwałość pewnego, nazwijmy to dogmatu, a właściwie stereotypu związanego z postrzeganiem oświecenia, właśnie jako epoki świateł, epoki rozumu, epoki, która generalnie powinna dobrze się kojarzyć. Chciałbym odwołać się w tym kontekście do cytatu z Gilberta Chestertona, wybitnego angielskiego pisarza i publicysty katolickiego, który napisał kiedyś tak: Cytuję: Wiek XVIII, Skończył się rewolucją, bo zaczął się od prawa. Był to wiek rozumu, czyli wiek rewolty. Nie trzeba nawet przypominać, jak metodycznie wskrzeszał on wszystkie oznaki i cechy dawnego pogańskiego społeczeństwa, w którym kiedyś powstało chrześcijaństwo. Jego największą sztuką była sztuka oratorska, a najmodniejszą afektacją rzymska surowość. Cnotą najmilszą jego sercu był duch obywatelski, a ulubionym grzechem zabójstwo polityczne. Cierpliwie znosił pompę i etykietę, lecz nie tolerował bujnej fantazji. Wszystko, co można nazwać niejasnym, budziło w nim tylko pogardę. Koniec cytatu. W innym miejscu ten sam autor Chesterton napisał, że w tak tzw. filozofowie oświecenia nie przeciwstawiali nieracjonalności racjonalność, tylko przeciwstawiali temu, co nadprzyrodzone, to, co jest przyrodnicze. I to wydaje się sedno, sedno problemu, o którym teraz mówię, to znaczy. Istotą tak naprawdę myśli oświeceniowej, jeżeli popatrzyć na różne odcienie, czy to brytyjską, czy francuską myśl oświeceniową, no to mamy właśnie do czynienia z, takim, z takimi różnymi odmianami ateizmu, czyli odrzuceniem każdego wymiaru nadprzyrodzoności, czy to w wymiarze filozoficznym, ale także z tego brała się konsekwencja, gdy chodzi o odrzucenie wymiaru nadprzyrodzoności w sferze społecznej, w sferze kulturowej. O tym bardzo wyczerpująco pisał święty Jan Paweł II, zarówno w swojej encyklice Centesimus Annus, potem w encyklice Fides et Ratio", wreszcie w swojej ostatniej książce pamięci i tożsamość z 2005 roku, wskazując, że właśnie Epoka oświecenia była tym e, taką epoką programowego wykluczenia, odseparowania czy odseparowywania Europejczyków właśnie od wymiaru nadprzyrodzoności. I ten ateizm potem niósł z sobą fatalne konsekwencje dla kultury, dla antropologii. Jedną z nich była ideologia i system komunistyczny, tak pisał. Jan Paweł II w tych dokumentach, zwracając jednocześnie uwagę, i to także jest istotne, jeżeli patrzeć na także pewne oddziaływanie ideowe epoki oświecenia, to znaczy tam rzeczywiście rodzi się czy powstaje grupa wpływowych ludzi, którzy zaczynają się nazywać intelektualistami, którzy no, ulegają. Pokusie demiurgicznej, jak pisze papież. To znaczy, pokusie myśli i, i potem działania, że w mocy człowieka jest zmienienie wszystkiego. Wszystkiego. Oczywiście poczynając od, od ustroju społecznego, politycznego, ale idąc dalej, także zmiany mentalności, aż do powstania nowej świeckiej religii, oczywiście opartej na. Rozumie, jak mówiono, w epoce oświecenia. Epoka oświecenia, ta, która programowa, właśnie walczy z religią objawioną, czyli z chrześcijaństwem, a zwłaszcza z katolicyzmem, sama charakteryzowała się taką erupcją, wręcz tego, co można nazwać jakimś naśladowaniem religii tworzeniem swego rodzaju para kościoła stworzeniem swego rodzaju świeckiej obrzędowości, małpowaniem liturgii, różnych obrzędów liturgicznych związanych z katolicyzmem, ale to jest właśnie kopia, kopia, która jest nieudolna, która w sposób no, oderwany od swoich korzeni, od religii nadprzyrodzonej, próbuje właśnie naśladować tą religię prawdziwą. No dość wspomnieć w tym kontekście, o mnożących się wtedy, właśnie w epoce światła, więc w XVIII wieku, różnych tajnych, półtajnych stowarzyszeniach. Powstają całe sieci tych właśnie stowarzyszeń, które są także podstawową obok salonów siecią komunikacyjną, czyli pewnym takim szkieletem komunikacyjnym, gdzie przepływają te idee, które zwie się ideami oświeceniowymi. No. Tutaj przede wszystkim należy wskazać całą sieć lóż wolnomularskich, które tutaj datę, jako datę początkową wskazuje się rok 1717, oczywiście w sposób umowny, kiedy następuje na wyspach brytyjskich pewna konsolidacja istniejących dotychczas lóż, ale one w krótkim czasie także przechodzą na kontynent. No dość wspomnieć, że właściwie cała elita oświeceniowa, ale także elita szerzej mo można powiedzieć kulturowa i polityczna wiodących krajów Europy Zachodniej dawnej chrystianitas należy do wolnomularstwa. No dość wspomnieć, że na przykład na dworze francuskim tuż przed wybuchem wielkiej rewolucji francuskiej właściwie należałoby zadawać pytanie kto nie należał do masonerii niż kto należał, no bo jak popatrzeć, to właśnie po obu stronach tej szykującej się barykady, czyli propagatorów idei rewolucyjnych i ich przeciwników, mamy masonów. No, dość wspomnieć, że przecież i masonem był Robespierre czy Mirabeau, a z drugiej strony masonem był król Ludwik XVI czy późniejszy doktor kontrrewolucji Józef de Demestr. A więc to było zjawisko bardzo powszechne, no, bliżej naszych granic. Trzeba powiedzieć i wskazać tutaj ekspansję wolnomularstwa na, na dworze berlińskim, w Prusach, no, można powiedzieć postacią absolutnie kluczową i pierwszoplanową w tym, w tym kontekście był król Prus Fryderyk II, panujący w latach 1740-1786, fetowany na oświeceniowych salonach jako tak zwany król filozof. Przy czym słowo filozof w nomenklaturze oświeceniowej oznaczał ateista. No i on był oczywiście ateistą, z równą pogardą odnosił się do wszystkich religii, chociaż może to słowo równa pogarda jest tutaj nie, nie, niezbyt precyzyjne, bo jednak taką szczególną niechęć chował do katolicyzmu, zwłaszcza polskiego katolicyzmu. Natomiast to rzeczywiście on był patronem tego rozwoju wolnomularstwa w Prusach, no ale wolnomularstwo nie było jedynym takim tajnym stowarzyszeniem, które wtedy rzeczywiście, właśnie w tak zwanej epoce rozumu, epoce świateł znajduje dla siebie bardzo podatny grunt. No, dość wspomnieć o różokrzyżowcach, którzy także są taką. Taką można powiedzieć tajną organizacją, która zwłaszcza w krajach niemieckich w XVIII wieku przeżywa dynamiczny rozwój. Następca króla Prus-Fryderyka II na tronie, to znaczy jego bratanek, król Fryderyk Wilhelm II, ponieważ król Prus-Fryderyk II nie miał własnego potomstwa, chociaż miał żonę, ale tajemnicą Polisznela było to, że bardziej niż żoną zajmował się swoimi gwardzistami czego zresztą wyzłośliwiał się jego przyjaciel ideowy, Voltaire. Otóż Fryderyk Wilhelm II, za którego panowania przypadł drugi i trzeci rozbiór Polski, on był aktywnym wolnomolarzem i różokrzyżowcem. Parał się spirytyzmem. To także jest zjawisko, które wtedy robi karierę zarówno w tych tajnych stowarzyszeniach, jak i jak i generalnie wśród salonów europejskiej oświeceniowej socjety, spirytyzm, okultyzm. A więc widzimy, jeżeli to zbierzemy w całość, takie zjawisko, które jest, można powiedzieć, prawidłowością we wszystkich kolejnych wiekach. To znaczy, kryzys wiary zawsze ze sobą pociąga kryzys rozumu. I ci, którzy uważali się za, no, można powiedzieć, programowych, racjonalistów, tych, którzy otwierają przed Europejczykami nową epokę światła i rozumu, tak naprawdę, mówimy o tej elicie oświeceniowej, tak naprawdę ulegali wszystkim zabobonom, przesądom, jak popatrzeć na całą tą, tą obrzędowość, na przykład masońską, którą, którą świetnie opisał na przykład Stefan Żeromski. Popiołach, no to mamy do czynienia z taką śmieszną karykaturą, ale jej oddawali się no, tak zwani poważni ludzie, reprezentanci ówczesnych i późniejszych elit. A jeżeli do tego dodamy fakt, że w XVIII wieku, właśnie w gronie tych oświeceniowych elit, karierę robili różni oszuści, no dość wspomnieć, dość wspomnieć tak zwanego hrabiego. Saint-Germain, czy też po prostu hrabiego Kaliostro, który na salonach oświeceniowych we Francji robił oszałamiającą karierę, wmawiając ludziom, którzy chętnie w to wierzyli, że on posiadł dar nieśmiertelności, że tak naprawdę żył w czasach starożytnego Egiptu, znał niejednego faraona o imieniu Ramses i w to ludzie wierzyli tak naprawdę. Ci, którzy na jednym, tche, na jednym tche, jedno, jednocześnie potępiali czy też wyśmiewali rzekomy katolicki zabobon i fanatyzm. Więc tu mamy rzeczywiście taką prawidłowość, to warto podkreślić: kryzys wiary, czy też odrzucenie wiary, która była przekazywana przez tą nadprzyrodzoną religię, objawioną religię. Zawsze za sobą pociąga kryzys rozumu, i wtedy grasują, można powiedzieć, różne, e, e, różne zjawiska no, urągające nawet nie tylko rozumowi, ale właśnie zdrowemu rozsądkowi, tak jak właśnie te wspomniane oszustwa, hochsztaplerstwa i jakieś paraliturgie, które były, były obmyślane przez ludzi i cieszyły się wielką popularnością wśród oświeceniowych elit. No, ale przecież słyszymy, Oświecenie dorobiło się swojej encyklopedii. Encyklopedii, która no, jest podawana przez niektórych do, do dzisiaj jako taki sztandarowy dowód postępu nauk w epoce światła w XVIII wieku. No, tak zwana Wielka Encyklopedia Oświeceniowa Francuska, redagowana przez Diderota i D'Alemberta. No, Jedne z najważniejszych nazwisk we francuskim oświeceniu, tak naprawdę była zupełnie czymś innym niż kompendium wiedzy, które my zazwyczaj kojarzymy ze, ze słowem encyklopedia dzisiaj. To był raczej pewien manifest ideowy pokolenia czy też środowiska, które tworzyło zespół autorów i zespół redaktorów tej encyklopedii. No, wystarczy przejrzeć takie hasła jak na przykład krucjaty, żeby dowiedzieć się, że oświeceniowi autorzy, autorzy owej encyklopedii, tak naprawdę starali się czytelnikowi przemycić własny pogląd ideologiczny na pewne zjawiska, wydarzenia, osoby, niż to, co było prawdą e, poświadczoną historycznie, no bo okazuje się, że. Krucjaty, jak pisał autor tego hasła, czyli sam Giderot w Encyklopedii Francuskiej, były wyrazem pewnego porywu zbiorowego szaleństwa Europejczyków, którzy w pewnym okresie dziejów Europy rzucali się za morze, żeby walczyć o zdobycie jakiegoś kawałka skały. Tak określano grup święty w Jerozolimie, oczywiście wymiar wiary, wymiar motywacji religijnej która przecież kierowała zdecydowaną większością uczestników krucjat, jak gdyby był, był nieistniejący w tej, tej narracji uprawianej przez encyklopedię, redagowaną i w większości spisaną przez ludzi, no właśnie, którzy sami chcieli przeciwstawiać to, co przyrodnicze, czyli to, co naturalne, światowe, temu, co nadprzyrodzone. Warto także podkreślić, że z racjonalizmem, czyli to znaczy z takim oparciem się na rozumie, ale prawym rozumie, rektaratio, jak mówiono w epoce filozofii chrześcijańskiej, na bakier była także inna filozofia, która w epoce oświecenia powstaje w kręgu niemieckim, to znaczy niemiecka filozofia idealistyczna. Tutaj Taka czołowa postać tego kierunku, a więc Immanuel Kant, filozof z królewca, autor krytyki czystego rozumu, autor Traktatu o, o wieczystym pokoju, on oparł całą swoją filozofię właśnie na takim odrzuceniu poznania jako zgodności naszych myśli z rzeczywistością, tylko odwrotnie to rzeczywistość miała być zgodna z naszymi myślami. Tak w największym skrócie można, można opisać ten, ten rdzeń filozofii, niemieckiej filozofii idealistycznej, która w XVIII wieku się rodzi. Ona będzie potem podjęta przez kolejnych niemieckich myślicieli, Fichtego, Schellinga, aż po Hegla, a na Heglu uczył się filozofii, jak wiemy, Karol Marx. Ale z pewnością nie, nie, nie miało to nic wspólnego z racjonalizmem, z tym racją prawym rozumem otwartym na rzeczywistość, także rzeczywistość nadprzyrodzoną. Bo nie było tak, jak głosili propagatorzy filozofii oświeceniowej w XVIII wieku, że wcześniejsze wieki, no przede wszystkim wieki średnie, były programowo wrogie rozumowi. To wręcz odwrotnie, to właśnie w wieku XII, XIII mamy do czynienia z prawdziwym wiekiem rozumu, to znaczy, ten renesans filozofii Arystotelesa, zaadoptowanej do Ewangelii przez takich wielkich myślicieli, jak święty Tomasz Zakwinu, którzy właśnie powtarzają, to jest ich nauka, że człowiek wierzący musi, musi odwoływać się do tego daru, Bożego daru, jakim jest rozum. Rozum, który jest oczywiście otwarty na rzeczywistość otaczającą człowieka, ale także tą rzeczywistość nadprzyrodzoną, o której, o której naucza Kościół. To był prawdziwy wiek rozumu, gdzie z pewnością nie grasowało tyle przesądów, tyle przesądów, jak w Epoce Oświecenia. Nie było tylu tajnych stowarzyszeń, jak w Epoce Oświecenia. No i nie było takiego filozoficznego uzasadnienia dla despotyzmu władz, jak. Właśnie do poce Oświecenia. I tu dochodzimy do kolejnego ważnego elementu, mianowicie zjawiska tak zwanego oświeconego czy oświeceniowego absolutyzmu. Znaczy, mamy w XVIII wieku, i to jest też pokłosie oczywiście wcześniejszej rewolucji, jakim była reformacja protestancka, która znacząco wpłynęła i uzasadniała rozrost kompetencji władzy świeckiej. Otóż w XVIII wieku mamy. Kolejne odejście od takiego klasycznego chrześcijańskiego spojrzenia, katolickiego spojrzenia na zadania i rolę monarchii, monarchii i monarchy jako Bożego Pomazańca, który jest wyniesiony ponad innych, ale też na nim spoczywają, spoczywają szczególne obowiązki i odpowiedzialność. To była istota tego w największym skrócie ideału chrześcijańskiego monarchy. To odchodzi w przeszłość już właśnie w XVIII wieku, kiedy także w kręgu, można powiedzieć, tak nominalnie monarchii katolickich, a więc Francja, Hiszpania, kraje na Półwyspie Apenińskim, przeważa taki paradygmat, czyli taka zasada funkcjonalności władzy świeckiej. To znaczy monarcha. Także monarcha katolicki ma przede wszystkim być pierwszym urzędnikiem w państwie sprawnym biurokratą, sprawnym dowódcą, sprawnym urzędnikiem. Natomiast to, co zawsze stanowiło o rdzeniu, istocie pojęcia władzy czy filozofii władzy w kręgu cywilizacji Christianitas, czyli sakra królewska Boże, Wybraństwo, ale także obowiązki szczególne władcy odchodzą, odchodzą w przeszłość. Ym, tutaj oczywiście wielki wpływ odegrała ta właśnie filozofia oświeceniowa no, i szczególnie taka postać jak wspomniany Król Prus Fryderyk II. Król filozof, który, no, można powiedzieć, miał grono swoich wielbicieli w całej Europie w XVIII wieku, do grona tychże no, zaliczał się. Cesarz Józef II Habsburg, który, no, syn cesarzowej Marii Teresy, który samodzielnie panował w latach 1780-1790. I on rzeczywiście ten model fryderycjańskiej monarchii, scentralizowanej, zbiurokratyzowanej i zmilitaryzowanej, przenosił na grunt monarchii Habsburgów. I to oznaczało także konfrontację z Kościołem katolickim, ponieważ no, każdy oświeceniowy absolutysta uważał się za mądrzejszego, za tego, który ma prawo ingerować właśnie z pozycji oświeconego monarchy, tego przyjętego ideałami postępu i światła rozumu w sprawy kościelne. No, do tego stopnia, że Cesarz Józef II nawet dekretował liczbę świec, które miały być na ołtarzach katolickich. No ale ta polityka absolutyzmu oświeceniowego zawsze i tak było w Austrii, tak było we Francji, w innych, w innych miejscach. Ona przejawiała się także masową kasatą zakonów, wypieraniem czy przejmowaniem przez państwo edukacji, która do tej pory była w gestii kościoła. I oczywiście grabienie majątków kościelnych. No można powiedzieć, w tym sensie absolutyści oświeceniowi w niczym nie różnili się od rewolucjonistów poprzedniej epoki, czy też czyli reformacji protestanckiej i tej, która nadchodziła, czyli, czyli rewolucji francuskiej. I nic dziwnego, że te poczynania, a więc właśnie ten gwałtowny atak na kościół, w takich państwach jak właśnie monarchia Habsburgów czy Francja czy Hiszpania, Portugalia był przyjmowany entuzjastycznie przez salony oświeceniowe, przez tą oświeceniową kształtującą się oświeceniową opinię publiczną, która no, znajdowała swój organizacyjny wymiar w tej sieci właśnie różnych tajnych stowarzyszeń, które tak jak wolnomularstwo wypowiedziało przecież programową wojnę Religii objawionej, którą głosił Kościół katolicki, głosząc tak zwaną religię naturalną. A tak naprawdę chodziło o zakamuflowany ateizm. No i, i, i dla każdego tak zwanego oświeceniowego filozofa, takie poczynania władców przejętych ideologią oświeceniową były godne poklasku. W ogóle. Oświeceniowcy, którzy na przykład martwili się czy wytykali różne przejawy despotyzmu u siebie, pałali taką wielką admiracją dla rzeczywistych despotów. No Dość wspomnieć, że Denis Diderot nazywał carycę Katarzynę II rosyjską mianem, mianem semiramidy północy o przyjaźni Woltera. Z Fryderykiem II Pruskim była już mowa, ale Fryderyk II był fetowany także przez innych oświeceniowych filozofów, zwłaszcza we Francji, chociaż jego rządy w samej monarchii pruskiej no, charakteryzowały się nieskrywanym absolutyzmem. No i jak wiemy, w aspekcie polityki zagranicznej, ten Hohenzollern prowadził agresywną politykę wymierzoną w swoich sąsiadów. Jak wiadomo, agresja przeciwko Austrii, przeciwko Saksonii, i w efekcie także przeciwko Polsce. On był przecież tym, który parł do pierwszego rozbioru Polski. A więc mamy tutaj do czynienia, jeżeli popatrzymy na epokę oświeceniową, z takim konglomeratem różnych, różnych stereotypów, które nijak się mają do, do tej rzeczywistości, która była znacznie bardziej złożona. Bo oczywiście także samo. Samo zjawisko myśli oświeceniowej ono było, było zróżnicowane, ale jeżeli popatrzymy na tych myślicieli, którzy wywarli szczególnie mocny wpływ na kolejne pokolenie, tych potem, którzy będą tworzyć i, i, i propagować ideę rewolucyjną a więc Rousseau i Voltaire, no to oni rzeczywiście programowo odżegnują się od dziedzictwa religii chrześcijańskiej, od dziedzictwa religii objawionej, bez której nie byłoby cywilizacji europejskiej. No bo Voltaire ma to swoje słynne powiedzenie czyli wymaszcie tą niegodziwość, czyli chrześcijaństwo. A z drugiej strony pisma Rousseau, głoszące program tak zwanej właśnie religii naturalnej, głoszący tezę, że no właściwie człowiek z natury jest dobry, a więc nie ma czegoś takiego jak grzech pierworodny, i dopiero człowieka zepsuła właśnie nie jakiś, zepsuł nie jakiś upadek moralny, tylko zepsuła cywilizacja. No a jaka cywilizacja? No w domyśle chodziło oczywiście o tą cywilizację, która wyrosła przy okazji, czy jako produkt uboczny ewangelizacyjnej pracy Kościoła Katolickiego. Także w obu ujęciach mamy do czynienia z taką programową wrogością wobec cywilizacji, wobec chrześcijaństwa, które zrodziło tą cywilizację. To nie miało nic wspólnego z racjonalnością, z rozumem. Tutaj słowo rozum przez oświeceniosu, oświeceniowców był traktowane jako antyteza tego, co jest nadprzyrodzone. To jest właśnie wpojenie takiego przekonania, że człowiek rozumny nie może być człowiekiem wierzącym. Czyli yy, mówiłem o tym już w innym wykładzie, że tak jak Reformacja Protestancka głosiła odwrotną tezę, że człowiek wierzący nie może być człowiekiem rozumnym, no to oświeceniowcy mówią, że człowiek rozumny nie może być człowiekiem wierzącym. Yy, istotę Spojrzenia na te relacje między wiarą i rozumem oddają te piękne słowa, które Święty Jan Paweł II zawarł w swoim prologu do encykliki Fides et Ratio, że duch człowieka na dwóch skrzydłach wiary i rozumu zbliża się ku kontemplacji prawdy. Tej szczęśliwej syntezy wiary i rozumu oświecenia owe stulecie nie chciało, przeciwstawiało. Temu fałszywą dychotomię, fałszywy kontrast, przeciwstawienie wiary rozumowi, a tak naprawdę chodziło o uzasadnienie pewnego takiego demiurgicznego projektu czyli próby stworzenia człowieka i jego społeczeństwa na nowo a to oczywiście zapowiadało wiek rewolucji. Dziękuję za uwagę. you <laughs>